Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak łatwo przejść ze starego kreatora pop-upów do naszego nowego narzędzia Custom Pop-up. Omówimy tam wszystkie kroki, jakie należy pokonać, aby odwzorować 1:1 to, co już zostało wcześniej stworzone przez Ciebie. Nie martw się, praktyka czyni mistrza. Początki bywają trudne, ale za każdym kolejnym kliknięciem będziesz zastanawiać się, dlaczego dopiero teraz korzystasz z Custom Pop-upu. Zaczynajmy! Na samym początku klikamy sekcję On-Site, przechodzimy do legacji pop-upu. Następnie do tego projektu, który chcielibyśmy odtworzyć. Później sprawdzamy krok numer 5, nasz design. Pobieramy zdjęcie za pomocą funkcji Zbadaj. Wystarczy kliknąć prawy przycisk myszki i odszukać tę funkcję. Odszukujemy głównego zdjęcia z pop-upu, zaznaczając cały kontener. Zapisujemy go na komputerze. Gdy to zrobimy, przechodzimy do kreatora Custom Pop-upu. I tu przydatna informacja. Wygodnym dla Ciebie będzie zrobienie sobie na przykład screena tego, jak wygląda Twój pop-up, aby łatwiej było Ci go odtworzyć, albo wygenerowanie linku do preview pop-upu. Ja swój mam już przygotowany na drugim ekranie. W kreatorze Custom Pop-upu wybieramy znak plus, aby dodać pop-up. Wybieramy cel, który chcemy osiągnąć. W moim przypadku będzie to budowanie bazy subskrybentów. Następnie wybieram, czy chcę tworzyć na już istniejącym szablonie, czy samodzielnie dodając elementy. Sprawniej pójdzie nam, gdy wybierzemy szablon z już istniejącymi inputami i dostosujemy je do naszych potrzeb. Po kliknięciu Użyj szablon automatycznie przekierowani jesteśmy do sekcji numer 2, do naszego projektu, gdzie zaczyna się cała kreatywna zabawa. Zaczynam od sekcji Ustawienia ogólne, aby dopasować potem, gdzie chcę umiejscowić moje inputy na obrazku, który sobie wybrałam. Sekcja Układ. Tam wybieram rodzaj układu graficznego. Mój pop-up był z tłem sympatycznej kaczki, taki też wybieram. Układ z tłem. Poniżej wybieram zdjęcie. Tu należy pamiętać, aby nie przekraczało ono 2 MB. Klikam Prześlij zdjęcie i wybieram to, które wcześniej zapisałam na swoim komputerze. Wyśrodkowuję swoje zdjęcie w ustawieniach zdjęcia poniżej. Następnie przechodzę do zawartości i sprawdzam, co już zawarte było w moim szablonie. Mamy 6 elementów. Odstęp, tekst, e-mail, checkbox, przycisk i kolejny odstęp. Element odstęp robi dokładnie to, co nasz stary spacer, czyli zwiększa lub zmniejsza odległości pomiędzy moimi elementami na pop-upie. Elementu tekst nie potrzebuję, więc usuwam go, klikając w ikonę usuwania elementu. Input e-mail najechał nam na tekst z obrazka. Nie szkodzi, zaraz go usuniemy. Kolejny krok to ustawienie kolejności tych elementów na pop-upie. Tutaj nie przesuwamy elementów kursorem na projekcie, tylko przesuwamy je z wykorzystaniem sekcji Zawartość i ustawiamy je zgodnie z tym, jak były na naszej poprzedniej wersji. Najpierw sprawdzam moje pomocnicze elementy odstępy, czy pomogą mi w ustawieniu inputu e-mail.
Jeżeli nie pomogły, przechodzę do ustawień moich elementów, zaczynając od pola e-mail. Dodaję mu brakujące aspekty graficznie, aby zyskać lepszą widoczność na białym tle. Dodaję obramowanie o szerokości 1 piksela w kolorze pasującym do całości. Dostosowuję szerokość elementu. Możemy robić to przesuwając suwakiem po niebieskiej osi bądź wpisując ręcznie. U mnie będzie to 280 pikseli. Dalej, będąc w sekcji Ogólne ustawienia elementu, dostosowuję margines mojego pola, przesuwając suwak dla górnego marginesu wewnętrznego, ustawiając 90 pikseli. Następnie przechodzę do kolejnego elementu, do mojego przycisku. Nadaję mu odpowiednie kolory oraz jego zadanie. Chcę tutaj ustawić inny kolor przycisku, ponieważ tamten za bardzo zlewał mi się z moim bohaterem. Więc decyduję się tu na pomarańczowy, taki sam, jaki mam w tekście na grafice. Dostosowuję font. Tutaj będzie to Verdana, rozmiar 14. Sprawdzam, jaką akcję ma przycisk, patrząc na sekcję Typ akcji przycisku. Jest subskrypcja, czyli dokładnie to, o co mi chodziło. Usuwam obramowanie. Nie potrzebuję go. Wpisując 0 pikseli, bądź przesuwając suwakiem w lewo. Następnie chcę zmienić font dla mojego tekstu w checkboxie. Chcę, aby było wszystko spójne, przechodzę więc do tego elementu, zaznaczam całość, ustawiam font Verdana oraz zmniejszam jego wielkość do 11 pikseli. Został mi jeszcze jeden element, a mianowicie wypełnienie całego kontenera. Chcę, aby całe było białe. Przechodzę więc do sekcji Ustawienia ogólne. Odszukuję w głównych ustawieniach pop-upu sekcję odpowiedzialną za kolor tła pop-upu i zmieniam ją na biały. Tak jest, udało mi się otworzyć mój pop-up. Jest jeszcze jedna wspaniała i oszczędzająca czas opcja. Nie musisz już dłużej męczyć się z osobnym ustawieniem pop-upu na desktop i osobno na wersję mobilną. Wystarczy, że w podglądzie najedziesz na ikonkę telefonu na Twoim projekcie. Tak będzie prezentował się Twój pop-up w wersji mobilnej, bez konieczności osobnego dostosowywania grafik, ustawień czy reguł. Czy to nie wspaniałe? Część graficzna już za nami. Teraz czas na krok trzeci, na ustawienia, jak będziemy wyświetlać nasz pop-up. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, możesz osobno dostosować wersję mobilną, zaznaczając to w sekcji Wybierz urządzenia. Ja oszczędzam sobie czas i chcę, aby mój pop-up wyświetlił się na wszystkich urządzeniach. Następnie ustalam pozycję wyświetlania. Chcę, aby wyświetlał się na środku na obu urządzeniach. To naprawdę bardzo proste. Już prawie skończyliśmy. Potrzebujemy jeszcze określić ustawienia. Dostosowujemy akcję. Ja chcę, aby mój pop-up wyświetlał się natychmiast. Ale zobacz, ile masz możliwości. Możesz ustawić po opóźnieniu, na przykład 10 sekund, zareagować na bezczynność potencjalnego klienta, pobudzić go do działania, po scrollowaniu, gdy klient zjawi się w połowie strony, na przykład na jakiejś kategorii produktów, a może chcesz, aby pojawił się po kliknięciu w konkretny element strony. Wszystkie chwyty dozwolone. Najważniejsze, żeby zachęcić klienta do działania. Możesz również zaplanować wyświetlanie, aby system wykonał pracę za Ciebie i włączył, a potem wyłączył pop-up w określonym przez Ciebie czasie. Kolejny krok, tak bardzo oczekiwany, to określenie, komu wyświetlamy nasz pop-up. Ja chcę,
aby wyświetlał się tylko klientom o statusie nieznanym. Wybieram tag. Standardowo From Pop-up. Ustalam częstotliwość wyświetlania. Wystarczy raz dziennie. Ostatni punkt do wypełnienia to nazwanie naszego projektu. Gdy pojawi się ich więcej, łatwiej będzie do niego wrócić przez znajomą dla Ciebie nazwę. Teraz wystarczy zobaczyć, jak Twój projekt prezentuje się na stronie. Wystarczy kliknąć podgląd, przejść do sklepu i gotowe. Twój pop-up jest gotowy.